Proszę Państwa, co nasz piękny parlament uchwala, o czym nie mamy zielonego pojęcia, a dotyczy nas wszystkich, a głównie takich zwykłych, biednych obywateli, którzy korzystając z sezonu chodzą po lasach, zbierają jagody, zbierają grzyby, zbierają to runo leśne i często osoby, które nie mają, na przykład czasu, potrafią gdzieś tam wyjechać na wylot z miasta kupić sobie u takich ludzi grzyby, jagody lub na lokalnym bazarze. Okazuje się, że ta działalność według prawa polskiego, uchwalanego przez polskich parlamentarzystów, co to są zawsze za ludźmi, zawsze za ludźmi, jest czynnością nielegalną. Możemy sobie zbierać grzyby, jagody? Jak ktoś nie boi się chodzić po lesie w ostatnich y, miesiącach i latach, ale jak już będziemy chcieli y, wystawić te, to runo leśne y, przy drodze lub na bazarze na sprzedaż, minimum 1000 złotych kara, a nawet 5000, proszę Państwa, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ci ludzie, często biedni, aż tak się narażają. Y, to prawo zostało. Proszę Państwa, uchwalone ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku. A proszę mi przypomnieć, kto wtedy miał większość w Polskim Sejmie? A prawo i sprawiedliwość, które między 2005 a 2007 rokiem rządziło w Polsce. To samo prawo i sprawiedliwość, które dba o biednych ludzi, uchwaliło już wtedy. Skandaliczne prawo, które godzi w interesy biednych ludzi. Całe szczęście, że sanepidy, policja, może nie są aż tak zainteresowane, żeby tych biedaków ścigać, bo by narobili im poważnych problemów. A tym, którzy nie mają czasu, żyją w dość intensywnym pędzie, uniemożliwili zakup tych produktów leśnych. Co ciekawe, proszę Państwa, minęło ileś lat, znowu Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, i jeszcze to prawo znowelizowało. Znowelizowało w 2020 roku i w 2021, całkiem niedawno. I w tej końcowej wersji cały czas obowiązuje karanie biedaków za to, że będą sprzedawali kurki przy drodze lub na bazarze. Tak działają rządy, które. Chronią biednych ludzi, oprócz tego chronią, wiecie, wartości rodzinnych, tradycji, tak dalej, tak dalej. Za moment nie poznamy własnego kraju, za moment Czerwona Kalina będzie hymnem Polski może.